Siemaneczko wszystkim, tu Karli i witam was w kolejnym odcineczku z wyzwania siedmiu grzechów głównych. Przed wami Sabrina w pracy i mi wyskoczyło, że tak powiem, że kosmici zinflirtowali nasze laboratorium, także dużo, że tak powiem, różnych osób się tu pojawiło i myślę, że ten pan jest kosmitą. Ten pan chyba też jest kosmitą, także no, będzie ciekawie. No ja chcę z tobą porozmawiać, ale coś się nie udaje. Tak, bo chcemy, że tak powiem, poznać myśli tego pana, ale no niestety, coś nie idzie nam. Okej, to może poeksperymentujemy. Gdzie tu jest? Nie. Na chemiczny. Gdzie to jest? Czy to jest to? Chyba tak. Chyba tak. No to poeksperymentuj na sobie. Czy to jest ten moment, gdy będziemy mieli pierwszą styczność z naszymi kosmitami? Zresztą on zaczął z nami flirtować i to jest dosyć dziwne. Także wiecie, nie muszę z nim bardziej pogadać, żeby mieć tą głębszą konwersację. I chciałabym wykonać te wszystkie zadania, no bo tak jakoś, że tak powiem, no niefajnie idzie nam ta praca ostatnio. Bo się skupiłam na flirtowaniu z innymi. Mamy chyba tylko jedno. Tak, no bo ja chciałam, żeby, wiecie, żeby naprawić te relacje ze wszystkimi. Żeby wreszcie wypełnić to wszystko i w ogóle. No ale coś nie idzie nam to za bardzo. Chociaż mamy charyzmę na szósteczkę, to jest dobre jedynie, ale okej. Okay. No dobra, już poeksperymentowałaś czy nie? Tak, dobra. Co tu jest? Okej, okay. I tutaj jeszcze, zobaczmy. A gdzie tam ten pan się podział? Jest tu. Dobra, to potem z nim pogadamy. Może z nim poflirtujemy też trochę. Nie, chyba nie, bo nie jesteśmy na tyle blisko. No to może poplotkuj. Tak jest. Po tym jak się ubawisz trochę tym twoim robotem. O, dzień dobry pani! Dzień dobry! Witam panią. Tak się cieszę, że panią widzę. Tak jest. Tak, tak. Co tam u pani? Musimy naprawić relacje. Flirt, tak. Wiem, że nie powinniśmy, ale mimo wszystko ona chciała w ogóle z nami zamieszkać, co nie? To jest hit. Parę rzeczy i w ogóle. Ale niestety musimy cię wysłać do... Na razie do ogrodu. Okej. Okej, jeszcze nie wiesz. Dobra, ale gdzie tu są turyści jakcykolwiek? Bo ja tu nikogo nie widzę. Jacyś cywile? Też nie wiem. Też nie mam pojęcia. Go to seem outside. Przecież tu nikogo nie ma. Tu jest czyste pustynie. Kowie! Jak ja mam to zrobić? Ale dobra. Napisz coś tam i zobaczymy. Jeszcze, o, dwie siostry są dzisiaj w pracy. Angela, mam nadzieję, że mi wybaczysz, że wykorzystuję twoją siostrę do moich niecnych czynów. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Nie, no Angela jest spoko. O, ją to nie interesuje. W końcu to życie jej siostry i... No, skoro jej to pasuje, no to wiecie. Dobra, lecimy z tymi zadaniami. Speedrunning. Ja chcę wiedzieć, czy pan jest kosmitą, czy nie. Tak jest. Czy jest pan kosmitą? No dobra. Chyba nie. Chyba jednak nie, chociaż
Coś tu się dzieje? No nie wiem, ale może pan tu nie pracuje, ale pani tu pracuje, a ja jestem pani szefem, żeby pani zanalizowała jakąś roślinkę. Tak jest. Nie wiem, może poflirtujmy z nim, czy da się radę? Chyba nie. Dlaczego? A, nie jest zainteresowany nią. No okej. Okay. Skoro nie, no to nie. Go away. No dobra, lecimy z tym. Niech sobie ta pani idzie. Stąd. Just go away, proszę bardzo. Nie chcemy tu pani. Ale czy ja jak wyjdę na zewnątrz, to znaczy, że jacyś ludzie przyjdą tu? Już tu jest kompletna pustka. Matko, a mi się nie chce wychodzić. Nie chce mi się wychodzić. Co, już? Już? Powiedziałaś jej? No nie, miałaś jej powiedzieć, żeby stąd wywalała. Tak jest. I dostałaś nawyków od te wina. Gdzie ona jest? No nie ma, no. No nie ma. Wszyscy sobie poszli. Gdzie ona jest? Przecież była tu. Była. Gdzie ona jest? Może jest na górze. No nie ma, no i nie wypełnia zadań. Dobra, wróciliśmy do domu. Z tego co wiem, to Devin dostał awans. Tak jest. Dobra, może sobie pograj. Tu nie masz tego komputera? Nie, no musisz mieć. Sobie możesz przecież pograć. A, nie usunęłam tych kołysek. Dlaczego nasze dziewczynki leżą sobie na podłodze? Oh my god. Czy ty jesteś w dosyć dobrej kondycji? Proszę cię, powiedz mi, że tak. Gdzie to jest? Ty jesteś w dobrej kondycji. Także... Nie, Sabrina, zajmij się tymi dziećmi. Tu Sierra daj i tu Esmi. Tak jest. Ale nie, Sierra jest głodna. Ty też jesteś głodny, więc może Kevin... Oh my god, jesteś też... Ajajaj. Ugotuj coś dla wszystkich. Tak jest. To kaserole. Tak jest. Ty może pójdziesz się wykąpać. Bo dlaczego i nie? Weź prysznic. Też jesteś głodny, ale możesz zrobić pracę domową. Tak, i ty też w tym czasie zrób pracę domową. Wszyscy zróbcie pracę domową, a ty, Devin, miałeś przestać grać. Tak jest. Bądź we flirciarskim moodzie. Okej. No, super. Cieszy mnie to. A potem, tak powiem, nakarm. Tak jest, nakarm. Już cię dajemy. Już ci dajemy, amciu. Tak, już. Ty jesteś smutna, dlaczego? Coś, że nie spałaś w nocy. No już, mama zaraz przyjdzie. Nakarmi cię, tak. Nie płaczcie, proszę. Proszę, nie płaczcie. Tak, nakarm swoją córkę. Oh my god. Oh my god. Już. Bierzemy cię na rączki. Tak jest. Postanowiłam wreszcie iść do laboratorium, bo zebraliśmy wreszcie tych 15 jakichś tam niezidentyfikowanych rzeczy. Także zobaczymy, co dalej będzie, bo dosyć ciężko idzie nam w rozwiązywaniu tej zagadki. Poza tym, ja kompletnie o niej zapomniałam, bo się skupiłam na flirtowaniu z innymi simami. Bo mamy pracę za 3 dni, więc może nam się uda, że tak powiem, wszystko załatwić. Skupimy się na dzieciach, na ukulele. Miałaś tu się przetransportować. Okej, bo nie będziemy szli tym korytarzem.
O, proszę. Proszę bardzo, zaczynamy. Zaczynamy pracować. Chciałabym, żeby wreszcie to miasto przestało być zarażone, a ludzie żyli normalnie w pokoju. Dobra, mamy coś i musimy znaleźć jakiegoś laboranta. Naukowca, więc musimy jechać do biblioteki. Okej, jesteśmy i ta pani chyba nawet z nami pracuje. Tak jest, więc tak powiem, przywitamy się z nią. Może opowiedz jakąś śmieszną historię. Tak jest. No, dzień dobry. Ja to bym chciała. Czy to jest to? Nie, to nie to. Ale coś było innego. Tak jest. Dlaczego ty masz przy sobie drinka? No, Sabrina, zadziwiasz mnie za każdym razem. No, ale okej. Skoro chce ci się pić, no to się napij. Ty też się boisz ciemności? Dlaczego każdy sim w tej rozgrywce boi się ciemności? Wow, you did it. Tak. Będziemy mieli szczepionkę. Dzięki wielkie. Zapytaj jeszcze. O, oboje razem pijecie z rana, świętujecie. Okej, to mi się podoba. Okej, wracamy do domu, żeby zobaczyć to wszystko. Okej, coś tam mamy, więc będę musiała iść do tego, co ma sklep. Okej, ale najpierw zajmijmy się naszymi dziećmi. Ojejciu, dobra, nakarm ją, proszę cię, nakarm. Tak, nakarm. O Jezu, ale ty jesteś zły. I ty też, ale mama cię karmi chyba. Tak. No, musisz ją położyć. Dobrze, połóż ją do spania. No, a ty dlaczego nie karmisz własnej córki? Zresztą masz dosyć fajny z nią ten, relację. No. No, nakarm ją! Nakarm! O matko, dobra, Sabrina, nakarm ty ją. Dobra. Ty ją nakarm, bo zaraz będzie. O Jezu. Tevin. Aha. Nie, proszę cię, nie płaczcie. Nie płaczcie. Nie płaczcie. Choć raz, proszę was, nie płaczcie. Okej. Wy się sami sobą zajęliście. Ale dobra, ty sobie możesz pograć. Tutaj ty jesteś głodny, więc weź resztki. Kurczę, to się zaczęło robić, no, powiem wam, niefajnie. Tevin, dlaczego ty nie możesz? Dlaczego? Powiedz mi. Cheat. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ty płakulasz? No. A, bo my nie mamy tego. Już wiem. Dobra. Nie. O nie. To. Tevin, dobra. Bierzesz ją na ręce. I my musimy ten. I my musimy tą. Na kołysanki. To Sabrina to zrobi. Tak jest. Nie polecam mieć bliźniaków w rozgrywce, bo to jest jakaś. To jest po prostu hit. Ja już nie wyrabiam. No dobra, no możemy zostać przyjaciółmi. Możemy. Chociaż co pan tutaj robi, to ja nie wiem, ale okej. Czy. No nie wiem, no. No dobra, no. Ale. No nie wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale.
ty jesteś tym naukowcem też. Dobra. Dobra, ale... O nie, 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 nie. O nie. O nie, ty będziesz zaraz wilkołakiem. O nie, to dają tu. Tak, dają tu. O nie, zaraz się zmienisz w wilkołaka. Okej. A co tu się wyświetliło? Okej, dobra, muszę iść ten. Do tego, ale to nie dziś. To nie dziś, to następnym razem. Tak, idź siku. Idź siku. Idź siku. Tak jest. Weź szybki prysznic. Tak jest. Oh my god. No, niestety. Dobra, mam nadzieję, że wszystko będzie już dobrze. A ty? Ty chcesz też siku? Dobra, robimy speedruna. Zamień. Twoi rodzice są bogaci, więc możesz sobie zamienić. Zresztą w tej, że tak powiem, rozgrywce nie, proszę cię, nie są, że tak powiem, najważniejsze pieniądze. Dobra, może niech pan sobie pójdzie. Ja bardzo jestem szczęśliwa, że pan tu jest, ale nie wiem, co tu się dzieje, ale właśnie ukupani Po i Mortimer przyszli. Jest nowy rok i chyba przyszli się przywitać ze swoimi synami. No dobrze. Chociaż Tevin jest bardzo zły. I czy ma jakieś relacje z ukupani Po? Tak jest. Także o proszę, zrób to. Tak jest. Wy się przywitaliście z tatą. Tak, mimo wszystko to wasz ojciec. O, nowe zabawki. Boże, co tobie jest? Dlaczego ty ciągle płaczesz? Dlaczego? Nie. Dobra, Tevin. Boże, jak ty wyglądasz? To będzie hit, normalnie. Oni się nie znoszą z ukupani, ale to dlatego, że nie, wy macie się kłócić. Nie możecie. Wy macie się kłócić. A, co? Co to ma być? Nie, wy macie się kłócić. O co tu chodzi, to ja nie wiem. Może, oh my god, ty może spróbuj, że tak powiem na nim, może ty z nim porozmawiaj, poplotkuj, tak, ale ty chyba nie możesz. O. Dlaczego? O nie, ja wiem, bo ty jesteś ten. Bo ty jesteś w tym modzie, że zaraz się przemienisz w wilkołaka. Czy wy też się nie lubicie? Nie, nie wiem. Wy się chyba nawet nie znacie. Tak jest. Okej, okay, ale dwie dziewczynki, ojejciu. Nie, proszę. O nie, nie mogę nic z Tevinem robić. A ja chciałam, żeby tu była walka. W końcu oni tu przyszli razem. I w ogóle krzyczysz na nią. Nie, proszę cię, nie. Ale nie, ja chcę z tobą naprawić tą relację. Przecież... O, chyba coś się nie uda. To już jest skończone. Błagaj o wybaczenie. Nie, to też nie pomoże. Oh my god. Zapytaj o hobby. Może. Że przywitaj się z Mortimerem. O Boże, z nim też masz okropne relacje, ale no. Może ten. Ale ty. Ja nie mogę, nie. Nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić. Ja chciałam z nim walczyć, a ja nie mogę, nie. Coraz mniej. Zresztą
Czy ja mogę coś tu mogę zrobić? O nie, no nie fajnie to leci. Czy wy chcecie iść spać, mimo że jest nowy rok, ale idź siku. Też idź siku. Jesteś głodny. Sobie coś zjedz. O, proszę bardzo, stracił zęba. Tak, jesteś wilkołakiem. A gdzie jest ukupanipo? Ukupanipo jesteś, będziemy mogli walczyć. Chodź tu. Tak, zostańmy wrogami. Ale ty jesteś głodny. Tak, my musimy zostać wrogami z ukupanipo, bo Tevin chce. Nie wiem, dlaczego masz fioletowe oczy, kiedy jesteś wilkołakiem, ale okej. Musimy ci to zmienić. O, coś się zacięło. O, niestety, ale zobaczymy jeszcze raz tą walkę zrobię. Tak jest. O, proszę bardzo. Ty z Mortimerem masz lepsze kontakty. Tak jest. Tak! Znaczy, ukupanipo jest pokonany. Coś jeszcze? Nie. Ale okej, jeszcze raz. Nie, chodź tu! O, jesteśmy wrogami. Spełniło nam się. Tak, tak jest. Jeszcze raz powalczmy. Ale może z Mortimerem. Tak, musimy zrobić jeszcze walkę z Mortimerem. Bo inaczej to nie będzie się liczyć. Tak jest. Z Mortimerem też walcz. Ukupanipo uciekł? Nie. Chodź do taty. Powiedz, że jesteś smutny. I w ogóle... co jeszcze? Że tak się to wszystko potoczyło. Entuzjazmuj się cukierkami. No i co? Walczycie? Nie. Co jest z tobą? Oh my god. Już? Przemiły? Jeszcze nie. Ale dobra. Idziesz walczyć teraz z Mortimerem. Tak jest. Miejmy to za sobą. Pyk, jedziemy. Mortimer nas pokonał. No nie, no co to ma być? Nie, dlaczego? Oh my god. No nie fajnie, no. Ale musimy się mu odpłacić. A to co? Nie wiem, co to jest, ale to chyba, że jest wąchanie. Oh my god, nie, tak nie miało być. No ale okej. Ty idź jeszcze, przywitaj z tatą. O hobby może porozmawiaj. Wy w ogóle mieliście iść spać. Ty też miałeś iść spać. No, on się boi ciebie. No niestety. O. A, to jest warkanie. A, warkanie. Dobra, walczcie jeszcze raz. Walczysz o swoją dumę. Tutaj chodzi o twoją wilkołaczą dumę. Musisz pokonać Mortimera. Ukupanipo pokonałeś, to znaczy ukulele. No, tylko że to się bakuje strasznie. Dajesz! Lecisz z tym! No, co teraz? Tak jest! Pokonałeś Mortimera i jesteś najsilniejszym z tatusiów. Brawo, Tevin! Jestem z ciebie dumna i zasługujesz na amciu. Aha, nie możesz. Nie możesz, ale nie będziemy. Nie, na pewno nie będziemy, że tak powiem, niszczyć niczego. Boże... Co ty wyrabiasz? Wszyscy tutaj naokoło biegają. A czy ty możesz to zjeść? Nie możesz. Nic nie możesz. Ale dobra, ty możesz też iść do spania. Myślę, że pogadałeś z tatą. Tutaj. Oh my god, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tevin. O, wróciłeś. Wróciłeś do swojej postaci. Chcesz, żeby on był twoim wrogiem? O nie, więc niech będzie. Dobra, obraź, że on jest, że twoja matka była rybą, chociaż w
Wprawdzie to chyba była prawda. dobra, Mortimer się, że tak powiem, no dogadał ze swoim synem. Przecież miałeś iść spać. Dlaczego nie idziesz spać? I ty też. Dlaczego nie idziesz spać? Devin? Oh my god. A gdzie jest ukulele? Ukulele jest na górze ze swoim synem. Ale tak. No, miałeś się z nim pokłócić. O, proszę. Ja chcę, żebyście byli wrogami numer jeden. Proszę. A to co to jest? Nie wiem. Nie rozumiem tego słowa. O, wykrzycz zakazane słowa. Tak jest, tu ma być walka na całego. Tak jest. O, jest. Nie bądźcie wrogami numer jeden. Tak. Jesteście nienormalni. Znaczy, no, a ty też. Pokrzycz na niego. Przykro mi. Ale Sabrina jest moja. Także nie macie nic do powiedzenia. Na rozładowanie nerwów najlepszy jest Amciu. Amciu, ja się będę żegnać z wami tym oto widoczkiem na Devina, który jest wściekły, na Okupanipo, na Mortimera. Mam nadzieję, że się wam odcineczek podobał. Jeśli tak, to poproszę o lajka, suba i komencik. Będzie mi bardzo miło na serduszku. Jeśli lubicie tę serię, dajcie też mi znać. A mi zostało tylko jedno do powiedzonka. Do usłyszonka w następnym. Bye, bye! Thank you.